Zawodnik bardzo utytułowany, dwukrotny złoty medalista mistrzostw Polski w zeszłym roku wraz z polską reprezentacją z Antoniem Tomaszewskim, Piotrem Rusztynem i Łukaszem Wasilewskim wygrał konkurs drużynowy o Puchar Narodów na prestiżowym, bo pięciogwiazdkowym CSJ w Moskwie. Negro, którego dosiada, to hanowerski bałag o No or Never z matki Pograpera. Właścicielką tego konia jest pani Marta Roszkiewicz-Heizer. Cieszy dobra forma zawodnika, który wraca do rywalizacji po złamaniu nogi. Taka kontuzja przydarzyła mu się jesienią zeszłego roku. No i już tam.